Cześć, witajcie w kolejnym filmie z tego powodu, że u nas prace polowe stoją w miejscu, buraki jeszcze nie wykopane, kukurydza jeszcze nie jest gotowa do zbioru, słonecznik też nie, ale pewnie słonecznik uda się zabrać w tym tygodniu. Dlatego wzięliśmy się za układanie płyt. Dzisiaj mamy w sumie, jak nagrywam ten film, 4 października. My to zrobiliśmy sobie w sobotę. Udało nam się ułożyć, powrócić do utwardzania podłuża w końcu, żeby na zimę zrobić jak najwięcej tego. I jak widzicie, mamy na razie ułożone tutaj kolejne 3 rzędy. No to tu ten etap już skończyliśmy wcześniej. Tutaj widzicie 4 rzędy płyt beton, 4 rzędy płyt beton. Tutaj jest kolejny beton. No i tutaj w końcu wzięliśmy się za robotę. Najgorzej, wiecie to, wziąć się za to i zacząć, więc w końcu to udało nam się zrobić. Nie robiliśmy cały lipiec, nie robiliśmy sierpień, wrzesień. Z tego powodu, po pierwsze, że były żniwa, po drugie, nie chciało nam się w upałach robić, po trzecie, ten beton, wiecie, jak tam wysycha szybko latem przy dużych upałach, więc zdecydowaliśmy się dopiero robić teraz. Mam nadzieję, że październik jeszcze będzie ciepły, ładny, żeby można było jak najwięcej zrobić, i listopad już taki może być średni, deszczowy i tak dalej, ale liczę na to, że uda się zrobić jeszcze jak najwięcej. No i tutaj jedziemy tak, mamy 3 rzędy ułożone, dołożymy jeszcze jeden rząd w tym tygodniu. O, właśnie tutaj fajnie, lekko deszcz popadał, trochę ten piasek, co wsypaliśmy w te otwory, on się, wiecie, wypukał, jakby to powiedzieć, powlatywał między, kolokwialnie, między te płyty i są bardzo ładnie ustabilizowane. Tutaj sobie dołożymy jeszcze jeden rząd, no i dopiero będziemy musieli sobie przerwać pracę i czekać, aż przywiozą nam beton, bo tutaj chcemy właśnie wylać sobie beton. Dzisiaj tata będzie tutaj, jak wróci z miasta, sobie porządki robił. Ja mu dzisiaj tutaj nie będę pomagał, bo mam inne zajęcie, zaraz się dowiecie jakie, ale chciał tutaj uporządkować te cegły, wywieźć sobie na gruz, dziury wykopać, wkopać 2 rury, ponieważ chcemy tutaj zrobić daszek od tamto, o, taki dach nad tym właśnie, żeby coś można było sobie tutaj upnąć, wiecie, dachu nigdy na gospodarstwie nie za wiele, więc zawsze się to tam przyda, szkoda, żeby te maszyny stały pod murką, jak można sobie gdzieś tam pochować. Widzicie, musimy jak najszybciej utwardzać, bo tutaj jeszcze nieutwardzone trochę błota się znajdzie po deszczu i wszystko wwodzimy niestety jeszcze na te posadzki. Trzeba zamiatać co chwilę i tak dalej, więc chcemy to tutaj wykonać, więc tutaj przyjdzie jeszcze beton. Tam gdzieś drzewo nie będziemy nic robić, bo za dużo przegarniania tego drzewa, wszystkiego, żeby tam wylać posadzkę, a tam jest miejsce na drzewo, bo niczym i tak byśmy nie wjechali, bo nie ma jak, więc takie w sumie taki kąt idealny, żeby te drzewo tam sobie magazynować. Więc tutaj będzie daszek taki 4,5 m, może uda się tą dużą nową przyczepą tutaj wjechać, niech też stoi sobie pod dachem, a nie pod murką. I no i też tutaj będzie właśnie 8 rzędów, stwierdziliśmy, że wykorzystamy wszystkie nasze płyty, co nam pozostały, a i została razem z tymi 70 ileś, więc starczy nam na 8 rzędów po 9 sztuk. Skończą się one gdzieś tutaj, naszym wyliczem, o, gdzieś tutaj, i gdzieś tutaj te szkło, które musimy też wysprzątać, wywieźć, gdzie chcieliśmy to wrzucać pod posadzki, może się uda jeszcze gdzieś tam wrzucić w beton. Idzie tutaj zielsko, tu będzie też zakończone wszystko betonem, żeby te płyty, wiecie, się nie rozjeżdżały. Tutaj będzie też wylany beton w tym miejscu, żeby można sobie coś tam postawić, chociażby traktorem wjechać, żeby zaparkować, albo też w razie czego jakieś maszyny. Nie wszystkie maszyny, wiadomo, uda nam przesuwać poda, taki talżówkę, puf, czy coś, takie rzeczy to stoją pod chmurką, więc może miejsce na takie coś, albo jakimś, nie wiem, samochodem, może jakąś tutaj wiatkę można by to robić, żeby wjechać sobie z samochodem roboczym właśnie, albo coś w tym stylu. No i tutaj będzie beton, tutaj będzie, gdzie ten płocik drewniany, trawnik taki, wiecie, mi się marzy, ładny, żeby był równy, żeby można, ale wysiejemy go sobie ręcznie. Mam nadzieję, że na przyszły rok już uda się zrobić, będzie podlewany, żeby to ładnie wyglądało. No i wzdłuż tego budynku, gdzie tu stoi ten opryskiwacz, będzie oczywiście beton, tam gdzie te przyczepy rozkuwane będzie zimą, żeby był przejazd, bo brakuje nam, mamy jeden wyjazd tylko i brakuje nam takiego przejazdu, żeby to było, tam jest kierunek bramy i tutaj, żeby przejazd, mieliśmy objazd dookoła, ale tam zrobiliśmy wiatę i teraz niestety nie ma tam domyków, nie ma tam wyjazdu, dlatego tutaj byłoby idealne. No i tam, gdzie te przyczepy stoją, ten budynek chcemy przerabiać na jakieś garaże, żeby można było ciągnikami wjechać,
bo tam był kiedyś łącznik, gdzie były tata miał lochy, ale że już tam nie ma, puste stoi, nie ma jak tam wjechać. Tam mieliśmy też później byki, trzeba było ręcznie gdy wyrzucać w środkę i chcemy to po tamte 4 metry rozkład na przejazd. Taki przejazd, gdzie można zostawić New Hollanda sobie pod dachem, będzie ładnie wszystko zamykane drzwi też, żeby po prostu było można sobie tam iść tego New Hollanda zostawić, bo on tam najczęściej będzie chodził z turem, żeby mógł przejeżdżać i tak dalej, wie co chodzi. No ale też tak wysoko było, żeby można było przyjechać ciągnikiem większym w przyszłości, jak będzie większy, i z przyczepą. Żniwa niekiedy brakuje takiego właśnie przejazdu, więc tak to sobie tutaj widzimy, ale na razie się skupiamy tutaj właśnie na tym, żeby to tutaj skończyć jak najszybciej. Wstawię Wam zdjęcie, o tak możecie zobaczyć jak wygląda teraz zrobione już, a wstawię Wam do porównania jak to wyglądało w lutym, styczniu, marcu, jakie było to tutaj było, a teraz dzień do nocy, więc już się nie mogę doczekać zimy. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z wodą, jak przyjdą jakieś większe deszcze. Chociaż już ulewy były i nie było jakichś tam problemów, ładnie w ta woda w miarę tam gdzieś się w te płyty znalazła miejsce, czy tam właśnie tam po bokach. Więc mam nadzieję, że nie będzie w tym problemu. Po to będzie ten trawnik, żeby część tej wody trochę tam, ten trawnik poleciał. No. Więc tyle na razie, jeśli chodzi o tutaj nasze utwardzanie. Na takim etapie jesteśmy, dawno nie było z tego filmu, więc postanowiłem Wam pokazać, jak tam sobie to dalej widzimy. A dzisiaj mam takie zajęcie. W końcu kupiłem sobie nowe uszczelki do zetora i sobie zacząłem je wymieniać, bo patrzcie jak stare już się rozwarstwiły. Nowe tutaj na tą szybę sobie założyłem, która jest za długa. Muszę sobie je odciąć nożem, ale się bawię, to mam do wymiany dwie pary drzwi, dwie pary szyb bocznych, więc trochę mnie to zajmie czasu. No a tutaj sobie już tę starą wyciągnąłem. Muszę iść jakiś płyn wziąć i trochę przeczyć tutaj szybę, bo trochę szybu się nazbierało. 15 lat te uszczelki miały, więc w końcu trzeba je było wymienić i założyć nowe, zwłaszcza że już przy myciu trochę jak tam K7 obmywałem, to trochę wody gdzieś tam się pojawiało i no i mam nadzieję, że jeszcze trochę lepiej te uszczelki wygłuszą dźwięki, nie będzie tak głośno w tej kabinie, bo może też jakiś tam lekki wpływ, więc dobra, biorę się za robotę. Nigdy nie lubiłem i nie lubię cały czas myć szyb, zawsze mi to nie wychodzi, zawsze później jakieś smugi są, ale tutaj jakoś próbujemy to ogarnąć. Się nazbierało trochę tego brudu pomiędzy tej uszczelki. Przynajmniej jest okazja szyby od razu umyć sobie. Na jakiś czas będą wymyte, później jeszcze muszę sobie z zewnątrz go umyć i w tym tygodniu albo weekend może będzie prane wnętrze tego ciągnika. Też nigdy nie było już po tylu latach, zwłaszcza że wiecie, on klimy nie ma. Latem niekiedy szyby pootwierane, jeszcze lekko kurzy. Niby tam z tą sprężarką, tym powietrzem się uda trochę obczyścić go, ale nie jest to jednak to samo, więc kolega ma przyjechać, ma urządzenie do tego i mi wysprzątać z środku te szyby, wnętrze całe, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Na jakiś czas będzie. Dobra, jakoś to tam wygląda. Najważniejsze, że tam gdzie ma być uszczelki jest tu czysto, a resztę tam szyby można domyć później. No, więc tak wyglądają nowe i będziemy próbować je założyć. Jadę od dołu chyba. Sobie tak pojadę. Nie wiem czy to będzie dobra technika, ale spróbuję. Dobra, mam założoną drugą gumę,
tak dziwnie, bo tu zostało mi tylko kawałek, a tam widzieliście ile wisiało, tyle gdzieś. Więc nie wiem, czy ja tu źle podociskałem, czy po prostu ta guma jest tutaj mniejsza, ale dziś mam zrobione, tylko odciąć tę resztkę. Biorę się za te małe okienka, chyba będą najgorsze, bo to niby są mniejsze, ale może być trudny dostęp, zobaczymy, za chwilę się wezmę za to. A ja będę kończył już na tym film, mam słabą baterię, zostało mi tylko 20%, więc to wszystko na tym filmie. W październiku będzie, mam nadzieję, że dużo film zbioru buraków, zbioru słonecznika, zbioru kukurydzy, więc październik to takie w sumie drugie żniwa, można by powiedzieć. Jeszcze się w pszenicy musimy zrobić i wiele orek na wiosnę zimowy, więc będzie się trochę działo, mam nadzieję, na tym kanale będzie trochę więcej filmów. Mamy taki plan, zobaczymy jak się uda go spełnić, więc na razie.